Tytuł kursu: zasady wykonywania zabiegów na ciało. Moduł: usuwanie zbędnego owłosienia. Temat: powtórzenie wiadomości o usuwaniu zbędnego owłosienia. Cześć! Cześć, siadaj! Zaczynamy od razu powtórkę materiału dotyczącego usuwania zbędnego owłosienia. Przecież sprawdzian już jutro. W takim razie najpierw to ja zacznę Ciebie pytać, a Ty będziesz odpowiadać. Później zrobimy odwrotnie. Pytanie pierwsze. Co to jest depilacja? Depilacja jest to usuwanie zbędnego owłosienia na twarzy lub ciele za pomocą różnego typu preparatów lub przyrządów bez naruszania korzenia. Wyróżniamy w tej kategorii dwa sposoby za pomocą żyletki, golenie oraz metody chemiczne. A co to jest epilacja? Epilacja jest to usuwanie włoska wraz z jego cebulką. Jej wielką zaletą jest dłuższy niż w przypadku depilacji okres odrastania owłosienia. Do metod epilacji możemy zaliczać woskowanie, cukrowanie, elektrolizę, elektrokoagulację, metodę blend, mikrolizę, metodę laserową, metodę ultradźwiękową, nitkowanie, usuwanie owłosienia za pomocą epilatorów elektrycznych. Opisz trzy z wymienionych przez Ciebie metod. Pierwszą metodę, jaką opiszę, to będzie woskowanie. Woskowanie polega na mechanicznym usunięciu owłosienia przy użyciu podgrzanego wosku, a efekt utrzymuje się stosunkowo długo, 2-4 tygodnie. Druga metoda to cukrowanie. Pasta cukrowa jest bardziej gęstsza, a jej usuwanie przebiega zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa, co eliminuje podrażnienia i zmniejsza ból. W skład takiej cukrowej pasty wchodzą cukier, miód i cytryna, dzięki czemu można ją stosować nawet do skóry wrażliwej czy z żylakami lub łuszczycą. Duża zawartość węglowodanów działa jako ochrona antybakteryjna, przez co skóra nie jest tak wrażliwa jak po zwykłej depilacji. U niektórych kobiet efekt utrzymuje się nawet przez 10 tygodni. Kolejna metoda to elektrokoagulacja, inaczej termoliza. Jest to termiczna metoda usuwania owłosienia z użyciem prądu. Stosowany do tego jest prąd zmienny o wysokiej częstotliwości i wytwarzający temperaturę około 70 stopni Celsjusza, a tym samym doprowadza do ścięcia się białka, które buduje korzeń włosa, cebulkę. Wprost do opuszki włosa wprowadzane są igły, tak jak w przypadku elektrolizy, które podłączone do generatora prądu uszkadzają strukturę korzenia. Po zabiegu mogą wystąpić poparzenia, a czas regeneracji skóry trwa około kilku tygodni. Ostatnie już moje pytanie. Opisz technikę wykonania zabiegu woskowania na zimno. Na początku tubkę wraz z woskiem należy podgrzać w ciepłej wodzie około 5 minut, tak aby konsystencja wosku była płynna. Następnie rozsmarować wosk na skórze specjalną szpatułką zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Kolejno nałożyć na wosk plaster, docisnąć go i szybkim, pewnym ruchem ściągnąć w kierunku przeciwnym do ułożenia włosów. Po zabiegu skórę umyć letnią wodą. Super! Widzę, że materiał już opanowałaś. W takim razie teraz to Ty mnie pytasz, a ja będę odpowiadała. Dobrze, to zaczynajmy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.